nie mam już dłużej obowiązku czekać na panią Tycjanę. Oczywiście. O, jest! A nie, nie, to jest zupełnie inna pani. Tak nagle śpi tutaj ta pani. Tak, ale smacznie sobie tak śpi. W ogóle sama apetyczna, drobna. Najmilsze są drobne panie z ogromnym mieszkaniem, a jeszcze lubię tak, gdy wykazują smak. Na którymkolwiek piętrze rozwiążą nieraz wnętrze, że klęka, haj ty i klęcz na widok takich wnętrz. Tu pieści oko słodkie rokoko, tam śliczny gracik, dyrektor jacik, kuta szkatula, belka przez pulap, coś z niezłych kopii i wisi i zdobi. Gotyk, archanioł, świecznik, styl księstwa, kocham tę panią już do szaleństwa. Najmilsze są drobne panie z ogromnym mieszkaniem, aż nieraz ściska krtań od wnętrza takich pań. Ze smakiem, a bez przepychu, uczynią cud ze strychu, a jeśli to duży strych, nie widać prawie ich. Tu srebro i sztychy, Ludwik nielichy, czynny kominek, wdzięk figurynek. Patrzę zachwytem, cieszę się bytem, wesół jak pliszka, lykam z kieliszka. Jeśli od kobiet piękno mam wnętrza, dla nich ja w sobie uczucie spiętrzam. Najmilsze są drobne panie z ogromnym mieszkaniem, gdzie każdy nieomal sprzęt ku pięknu zdradza pęd. A bylebyś czule objął, urządzą i ozdobią, aż żal, gdy na którąś z takich pań trafi byle drań. Tak, proszę panów, architektura wnętrz to moja słabość. Niestety, dotąd nie zdarzyło mi się zamieszkiwać wnętrz efektownych.